Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W kolejnej nauce chciałbym powiedzieć o sposobie uczestniczenia we mszy świętej. Oczywiście każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć we mszy świętej niedzielnej, ale jak już wcześniej mówiłem przy okazji katechezy o trwaniu w stanie łaski uświęcającej, o wytrwaniu w tej łasce, bardzo owocne i pożyteczne jest uczestnictwo we mszy świętej codzienne. Wiem, że nie każdy jest w stanie uczestniczyć codziennie, ale warto jak najczęściej po prostu uczestniczyć we mszy świętej. I święty Alfons Maria de Liguori daje wskazówki, jak owocnie uczestniczyć we mszy świętej. No, przede wszystkim musimy mieć świadomość, czym jest msza święta, w czym uczestniczymy, co się dokonuje we mszy świętej, że dokonuje się to samo, co na Kalwarii, tylko że wówczas krew Chrystusa została przelana rzeczywiście. Wylał swoją krew. Przelał swoją krew za nas. Natomiast na ołtarzu rozlewa się ona mistycznie, pod postaciami sakramentalnymi. Ale jest to ta sama ofiara. I dlatego we mszy świętej mamy udział w męce Chrystusowej. Tylko że owoce tej męki dzięki mszy świętej możemy przysposobić sobie. Pan Bóg tak sprawił, że każdy może przysposobić te owoce tej męki. Mimo że ona wydarzyła się 2000 lat temu, to każdy teraz może w niej uczestniczyć i przysposabiać te owoce, te zasługi męki, które wyświadczył dla nas wszystkich wierzących Chrystus. A zatem ona przynosi nam bardzo duży pożytek i uczestnictwo w niej. I w jaki sposób uczestniczyć? Przede wszystkim trzeba pamiętać o celu, dla jakiego została ustanowiona Eucharystia, czyli msza święta. I są to cztery cele. Pamiętajmy. Pierwszy, najważniejszy, aby oddać Bogu cześć. Po to jest msza święta. Aby oddać Bogu cześć. Nie po coś innego. Niestety niektórzy dzisiaj myślą, że jest ona po coś innego. Pierwszy cel, aby oddać Bogu cześć. Przychodzimy na mszę świętą, aby Bogu oddać cześć. Druga, aby Mu podziękować za dobrodziejstwa. Złożyć dzięki Panu Bogu. Dziękczynienie. Podziękować. Trzeci cel mszy świętej, aby zadośćuczynić za nasze grzechy. Po to Chrystus składa ofiarę z siebie na krzyżu, aby zadośćuczynić za nasze grzechy. I my z takim usposobieniem powinniśmy przychodzić na mszę świętą, by zadośćuczynić za nasze grzechy i za grzechy innych, których nie ma na mszy świętej. Taki piękny przykład nam zostawiły dzieci fatimskie. One zadośćczyniły za grzeszników. Czwarty cel mszy świętej to, aby otrzymać łaski od Pana Boga. Łaski z nieba, łaski nadprzyrodzone. Między innymi łaskę wytrwałości aż do końca. Wytrwałości w cnocie, wytrwałości w łasce uświęcającej. Dopiero na końcu wymieniony jest cel, by coś otrzymać od Pana Boga. Czy właściwie to my wszystko otrzymujemy od Niego, ale powinniśmy się skupić na tych poprzednich celach, przychodząc na mszę świętą. A więc zapamiętajmy te cztery cele mszy świętej i w ten sposób uczestniczmy we mszy świętej. W każdym momencie, wiadomo, że są momenty, które podkreślają zadośćuczynienie nasze, dziękczynienie we mszy świętej, chociażby prefacja, coś uwypuklają, ale w każdym momencie właściwie te cztery cele są zawarte. I tak bądźmy obecni na mszy świętej razem ze świętymi, przecież wtedy się gromadzimy z aniołami, z całym zastępem niebieskim. Jesteśmy w czasie mszy świętej, by oddawać Panu Bogu chwałę i w każdym czasie myślmy o tych czterech celach. Skupiajmy naszą uwagę na Panu Bogu. Chciałbym jeszcze powiedzieć o naszym przygotowaniu do przyjęcia Komunii Świętej, bo wiemy, że przychodzimy na mszę świętą, by się nakarmić ciałem Chrystusowym, które daje żywot wieczny. Chrystus zostawił nam ten pokarm na życie wieczne.
I żeby przyjąć Komunię Świętą, mamy być przygotowani, usposobieni do tego. Wiadomo, że my nigdy nie będziemy tak gotowi, dlatego powtarzamy we mszy świętej: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. To Ty rzeknij słowo, by uzdrowić moją nędzną duszę. Ale akty musimy wzbudzać do Pana Boga. To nie jest tak, że no, ja z siebie nic nie mogę dać. Akty do Pana Boga powinniśmy wznosić. Przede wszystkim akt żalu i skruchy. Bo akt żalu skierowany do Pana Boga, z miłości do Niego, akt żalu, akt skruchy oczyszcza naszą duszę. To Pan Bóg oczywiście ją oczyszcza. Ale my przez tak akty powodujemy, że Chrystus zlewa na nas swoją krew, na naszą duszę. I zwróćmy uwagę, że we mszy świętej, mówię o mszy świętej starszej, trydenckiej, tak zwanej dzisiaj, potocznie, aż 3 razy we mszy świętej jest konfiteor. Najpierw kapłan go odmawia, później ministrant w imieniu wiernych, wierni też mogą się dołączyć, i później jeszcze przed samą Komunią Świętą. Ktoś może powiedzieć, dlaczego aż tyle razy? No właśnie po to, by przed samym momentem przyjęcia Pana Boga do duszy pobudzić naszą duszę do skruchy, do miłości. Bo przecież w czasie mszy świętej, od jej rozpoczęcia, możemy ulec rozproszeniom. Ktoś powie, drobne grzechy, ale grzechy, które obrażają Pana Boga. Kochamy Pana Boga ponad wszystko, to wzbudźmy żal jak najdoskonalszy potrafimy. Okażmy skruchę przed Panem Bogiem, by Go przyjąć skruszonym. I tutaj jeszcze też się odniosę do nowej mszy świętej, w której też oczywiście są te akty skruchy, żalu. Jednak przed samą Komunią Świętą no, zostały one zubożone. Właściwie ten śpiew Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, często nie przypomina w ogóle aktu skruchy. Ale pamiętajmy, że to ma nas pobudzić do aktu skruchy. Później mówimy, Panie, nie jestem godzien. Raz teraz we mszy świętej, kiedyś 3-krotnie się to powtarzały te słowa. Znaczy kiedyś, nadal we mszy świętej w starej formie. I dlatego, skoro te modlitwy zewnętrzne nawet nie dają nam takiej możliwości, by pobudzić się do takiego aktu skruchy, to my wewnętrznie się pobudzajmy. Kiedy podchodzimy do stopni ołtarza, klękamy, by przyjąć Komunię Świętą, to myślmy cały czas o Chrystusie, o Bogu, którego za chwilę przyjmiemy do duszy naszej, i wzbudzajmy ten akt skruchy, by nas Chrystus oczyścił, byśmy z czystą duszą Go przyjęli, by On tam zakrólował, by nic więcej nie gościło w nas, tylko On. Wszystko inne odrzućmy dla miłości Jego, największej miłości Jego. I jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć, kiedy przyjmiemy Komunię Świętą, jaki to jest bardzo ważny moment. Jednoczymy się z Bogiem. Takie większe chyba zjednoczenie, czy to właściwie takie samo, tylko które już nie przeminie, będzie w niebie, w Królestwie Bożym. Dokonuje się zjednoczenie ścisłe z Bogiem. Znaczy mówię takie samo, oczywiście to jest zależne od usposobienia naszej duszy, bo niestety dusza teraz na ziemi może być przez wiele spraw tego świata odciągnięta od Pana Boga i możemy tak naprawdę podejść do Komunii Świętej, przyjąć ciało Chrystusowe, a zupełnie nie myśleć o Panu Bogu, zupełnie wewnętrznie się duchowo z Nim nie zjednoczyć. No i dlatego tak ważne jest to duchowe przygotowanie. Ale chciałbym się właśnie skupić na tym, kiedy przyjmiemy Chrystusa, Boga do serca. Z ciałem Jego duszą, z ciałem i krwią, duszą i bóstwem. Całego Chrystusa przyjmujemy i jednoczymy się z Nim. I wtedy akty i modlitwy, które wzniesiemy po tym przyjęciu Komunii Świętej, po tym ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem, mają inną zasługę i wartość niż kiedy indziej. Pamiętajmy o tym, że te modlitwy, które wtedy zaniesiemy, mają inną wartość niż w innym momencie, kiedy rano odmawiamy modlitwy, pacierz, odmawiamy różaniec.
Dlaczego? Bo jesteśmy zjednoczeni z Bogiem najściślej. Święta Teresa Wielka z Avila pisze, że Pan, kiedy przebywa w naszej duszy, jak na tronie miłosierdzia, udzieli nam wszystkiego, o co Go poprosimy. I powiedział tak Chrystus do świętej Teresy: Córko, proś mnie o cokolwiek chcesz, po to właśnie przyszedłem do Ciebie, aby świadczyć Ci dobro. Powiedział Chrystus te słowa do niej, kiedy ona przyjęła komunię świętą. Proś o co chcesz, właśnie po to przyszedłem do Twojej duszy. I dlatego, kto będzie zjednoczony z Chrystusem, naprawdę może wyprosić wiele łask w czasie zjednoczenia z Nim w Komunii Świętej. I jeszcze przytoczę przykłady czcigodnego ojca Jana Zawili, który po Komunii Świętej odprawiał dwugodzinną modlitwę i rozmowę tylko z Bogiem. No, nie wiem, czy możemy go naśladować, czy mamy tyle czasu, ale tyle, ile możemy, to ofiarujmy Panu Bogu. Myślmy o Nim, zjednoczmy się z Nim. A święty Alojzy Gonzaga, młody człowiek, w ogóle trwał przez 3 dni w dziękczynieniu z Chrystusem, kiedy Go przyjął w Komunii Świętej. Niech te przykłady pobudzają nas do głębokiego przeżywania mszy świętej, do głębokiego zjednoczenia się z Bogiem w Komunii Świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.